Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie z Bychawskiego Centrum Kultury. Jesteśmy wspólnie z panią Marzenką na scenie. Dzisiejsza transmisja live jest pionierska i wyjątkowa w historii Bychawskiego Centrum Kultury, bo odbywa się po raz pierwszy. Dziękujemy, że jesteście z nami i wspólnie z panią Marzeną chcielibyśmy was zaprosić do wykonania kilku świątecznych ozdób, bo przecież święta tuż, tuż. Pani Marzenko, co my dziś będziemy robić? Witam wszystkich. Co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy robić na początek takiego oto Mikołajka z włóczki. Można go powiesić na choince, można przypiąć do prezentu mikołajkowego, ale na choince się super sprawdzają, bo mam. Bo są takie nieduże, nieduże, wyglądają jak takie dawniej wykonywane ozdoby świąteczne własnoręcznie. Kiedyś głównie wykonywało się własnoręcznie. Ja z dzieciństwa pamiętam, dużo ozdób robionych było z papieru, właśnie łańcuchy papierowe. Z włóczki nie kojarzę, ale z papieru. Z papieru. Z papieru było dużo. Myślę, że każdy w domu ma włóczkę, jeżeli nie, na pewno taką włóczkę można kupić. Do wszystkich, którzy są z nami, mamy takie pytanie, czy dobrze nas widać, czy dobrze nas słychać, bo to jest dla nas bardzo ważne. Poprosimy o jakiś komentarz, można uczestniczyć w czacie tutaj na naszym profilu, więc za wszystkie informacje o tym, czy jest w porządku transmisja, będziemy wam bardzo wdzięczni. I będziemy zaczynać. I będziemy zaczynać. Tak, prosiłam o przygotowanie paseczka tekturki papieru, żeby zrobić czapeczkę. I czapeczkę, to, czyli czapeczkę. Ta tekturka tak, będzie nam trzymała. To będzie podstawa tej naszej czapeczki. Dla starszych dzieci, chociaż i dla młodszych w sumie, mam dla was drugą propozycję. Niekoniecznie papier, może być kawałeczek takiej rurki po folii aluminiowej na przykład. Proszę. Aha, czyli taki zobaczcie, kawałek tektury taki, po folii odcięty. Proszę. Przy pomocy takiego nożyka, oczywiście niech to zrobi mama lub tata. Bo to jest twarde dosyć. To jest dosyć twarde, broń Boże, żeby dzieci same tego nie robiły, bo się mogą pokaleczyć, ale mama, rodzice mogą pomóc. To ja spróbuję, pani Marzenko, proszę przeciąć. Bardzo, żeby pokazać. Na stole. Na stole. Tniemy na stole. Tak. Dobrze. Tniemy na stole. Trochę nam się stół rusza, ale rzeczywiście nie jest to łatwe. Nie jest młodsze to łatwe. Dzieci tak. Na pewno mogą mieć z tym kłopot. Z tym problem. Ale ja sobie tak dziubnąłem. Tak. Właśnie. Ja tu już mam pocięte. Super. Jest. Takie kółeczko będzie bardziej stabilne. Także na przyszłość. To twardsze. Na przyszłość, jak będziecie robić, bo myślę, że jak wam się spodoba, to zechcecie zrobić kilka takich mikołajków, to możecie poprosić kogoś dorosłego, żeby wam uciął takich właśnie krążków. My dzisiaj. Jeszcze przypomnę, ponieważ wzrosła nam tutaj liczba oglądających, jest 22 osoby. Dzisiaj wykonujemy takiego mikołaja, którego będzie można powiesić na choince. Ja mam nadzieję, że u wszystkich w domach będą choinki i będziecie je wspólnie z rodzicami ubierać. Takie ozdoby dzisiaj wykonujemy i zaczęliśmy od tego, że potrzebujemy tekturowego kółeczka. Ja mam tutaj takie ucięte, kawałek tekturki ucięty z folii aluminiowej. Dzieci miały przygotować paseczek, które sobie przygotowały paseczek. Wykonamy sobie ten krążek właśnie z takiego paseczka. Czyli go tylko skleimy. Tylko go skleimy. Do tego potrzebny był nam spinacz, taka klamerka od bielizny. I on sobie będzie się teraz kleił. Aha, i to jest ten magiczny klej, o którym pisaliśmy. I to jest ten magiczny klej. Nawet jeśli dzieci powinny znać ten klej, nawet jeśli on gdzieś wypłynie, to on sobie później wysycha i można go wydrapać. Czy robi się przezroczysty, że jego nie widać. To jest dobry klej dla dzieci. To jest dobry klej dla dzieci właśnie, jeśli użyjemy go za dużo. Co dalej? Tu paseczek nam się klei. Czyli ten spinacz ma ten za zadanie spinacz, docisnąć, tak, spowodować, żeby to dobrze tak, złapało. Może być też spinacz biurowy. Okej. Okay. Także można używać i takiego spinacza, i takiego. To nam się skleja. A my w tym czasie prosiłam też o przygotowanie tektury. I teraz odmierzcie sobie w ten sposób.
żeby na szerokość tekturka miała 10 cm, a tutaj na wysokość 20. Taką tekturkę? Taką tekturkę. Dosyć sztywna, żeby była. Mhm. I kolejny etap naszej pracy. Tu nam się klei ten krążek czapeczki. Bierzemy czerwoną włóczkę i owijamy tak, myślę, że około 30 razy. To ja mogę, pani Marzenko, kontynuować. Proszę bardzo. Ja mogę się pochwalić taką informacją, że do dziś pamiętam, takie wpisy były, pojawiły się te świadectwa szkolne, gdzie były wpisy takie opisowe świadectwa. I pamiętam, jak moja pani wychowawczyni napisała, że prace plastyczne Mateusza są ciekawe, ale niestety niestaranne. Dzisiaj dołożę wszelkich starań, żeby były staranne. Nie wiem, ile razy jest, bo już nie myślę o tym tak na jak oko. Jak nam zabraknie, to sobie dokręcimy. Dobrze. Będzie to można zrobić później. Tak, będzie można zrobić później. Około 30 razy. Na początek. I można to robić nawet z bardzo małymi dziećmi, bo tak, pani Marzenka się tutaj pochwaliła, że 4-letnia wnuczka tak poradziła sobie z tym zadaniem. Poradziła sobie z tym zadaniem. Także jeżeli ktoś z państwa ma małe dzieci, to również to jest świetna metoda na to, aby tą jakoś dużą ilość czasu w domu wspólnie miło spędzić i z pożytkiem. Z pożytkiem, tak. Dobrze, myślę, że na razie wystarczy. Jeśli nam zabraknie, tniemy. Tniemy tutaj. Na dole. Na dole i tniemy tutaj. Przecinamy w ogóle cały tak, ten przeplot? Przecinamy ten przeplot. To ja będę trzymał, pani Marzenka będzie nożyczkami, przecinać. Proszę bardzo. To żeby się nie rozjechało, tak? Niekoniecznie. I powstają nam takie takiej długości. Równej długości warkoczyki. Tak, wszystkie mamy jednakowe. I teraz co robimy? Bierzemy ten nasz krążek. Już się skleił? Już ten klej, tak? Ja sprawdzę. Tak, już sklejony. Ten też jest już sklejony. Trzymają się, tak, rzeczywiście. Trzymają się. Klej magiczny, szybko łapie. A święta to przecież magia, to taki najbardziej magiczny okres w ciągu roku, więc ten magiczny klej nam tu doskonale się pasowuje. I żeby nam to szybko poszło, to bierzemy po dwie takie niteczki. Składamy te niteczki na pół. Biorę dwie niteczki. Tak. I proszę państwa, składamy na pół. Przekładamy przez ten krążek w ten sposób. To ja wezmę ten drugi krążek i też przełożę. I później tak. Aha, czyli... I zaciskamy w ten sposób. Ja tak spojrzę, w której kamerze tutaj będziemy. Ja może pokażę na tym jaśniejszym, bo tu mamy czerwony papier i może jest mało widoczne. Takie ucho po prostu robimy z tej takie uszko robimy i przez tak, żeby to uszko nam się ten przekładamy. Tak, spójrzcie. Ja mam tutaj już kilka razy przeplotłam. Na takim krążku właśnie uciętym, tekturowym, sztywnym. Spójrzcie. Przez to uszko przekładam i zaciskam z tej strony. Aha, tak mocno. I rzeczywiście ten twardszy krążek jest lepszy, bo można mocniej ścisnąć. Na tym miękkim krążku jest to trochę trudniejsze. Trudniejsze. Ale ci, którzy dzisiaj mają taki krążek, razem z nami sobie poćwiczą. Tak. A później będą w domu wykonywać te ozdoby już może na takich krążkach. Na tym sztywniejszym krążku. Będą po prostu bardziej precyzyjne, tak? I tutaj już przekładamy to. Ja cały czas pokazuję, w jaki sposób po dwie nitki można, ewentualnie po trzy, żeby to szybciej poszło. Dzieci, które chodziły w ferie na zajęcia takie, panie Mateuszu, prawda? Tak. Robiliśmy właśnie takich narciarzy na szyszce w czapeczkach. I te dzieci, które chodziły na te zajęcia, już niektóre potrafią robić właśnie takie czapeczki. Mhm. O. Teraz mamy taką bardziej fryzurę na razie. Tak, to na nie razie. Jest czapeczka, bo to nie przypomina jeszcze czapeczki. Mhm. Tak, to nie przypomina czapeczki, ale zaraz. To ja też dalej będę tam splatał. Tak. Po dwa czy po trzy? Po dwa można, czy po trzy. Zaraz nam to będzie przypominać.
Proste zadanie, naprawdę. Tak. Przekładamy. Przeciągamy, tak, przeplotamy. Przez to uszko przeciągamy. I mamy teraz rekord. 33 osoby są z nami. Dziękujemy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście. I prosimy o te komentarze, jak nas słychać, jak nas widać, czy wszystko jest w porządku, bo my się tu troszeczkę tak stresujemy. Bardzo. Przyzwyczajeni jesteśmy do pracy takiej otwartej z dziećmi, z dorosłymi i nie tylko. A dzisiaj jesteśmy na tej scenie. Świeci nam w oczy taki duży parasol, żeby nas było, mamy nadzieję, właśnie dobrze widać. Nikogo tutaj prawie z nami nie ma. Nie widzimy waszej reakcji. Nie wiemy, czy wam się to udaje, czy się nie udaje, czy się plącze, czy się nie plącze. Mnie się plącze, plącze, ale to jest problem, pani Marzenko? Nie problem. Nie. Tak, żaden. Jak się poplączę, dobrze. Byle się zacisnęło. Dobrze, to zaciskam. Byle się zacisnęło. A za każdym razem, jak składam, to zaciskam też zęby, żeby to dobrze zacisnąć tutaj na tym tekturowym kółeczku. To trochę mozolna praca, muszę powiedzieć. Tak, uczy cierpliwości. Nie zawsze mamy jej pod dostatkiem. Tak, brakuje. Dzieci nas oglądają, to tego wątku może nie kontynuujmy. Wszystkie dzieci bardzo serdecznie teraz cierpliwie pozdrawiamy. Pracujcie. Myślę, że rodzice teraz nas też dobrze zrozumieją. I wspólnie z nami dzisiaj są bardzo cierpliwi. Tak. Dzisiaj dobrze, tak na żywo to może się coś tam nie udać, prawda? Nie, ja się muszę. Tak, wydaje mi się wszystko uda. Ja to robimy taką powoli. Proszę zauważyć, w międzyczasie nam tu zaczęło brakować tej włóczki, tak, więc pani Marzenka znowu nawinęła na tekturkę, przecięła i mamy zapas. I ja już tu się zbliżam tak do końca, do finiszu, tak. Ja jeszcze nie. Sprinterem nigdy nie byłem najlepszym, ale w tych tutaj włóczkowych tematach jakoś mi idzie. Ja jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zaraz. Jeżeli robicie u siebie razem z nami teraz te prace tych Mikołajów, którzy będą wisieli na waszych choinkach, to możecie też w komentarzu wrzucić zdjęcie, na jakim jesteście etapie. A jeżeli macie jakieś pytania, bądź dołączyliście do transmisji troszeczkę później, to też możecie nas zapytać o to, co było wcześniej. Ale wcześniej było niewiele, pani Marzenko, więc przypomnijmy, że wykonujemy takiego oto Mikołaja zawieszkę. On też może być takim świątecznym brylokiem do kluczy, prawda? Może być, jak dzieci mogą rodzicom w formie prezentu, nawet gwiazdkowego, takiego Mikołaja breloczek wykonać. Ale ja myślę, że kilka takich Mikołajów na choince wyglądałoby naprawdę świetnie. Świetnie wyglądają, świetnie naprawdę. I zaczęliśmy od tekturowego kółeczka. Tutaj wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepsze jest kółeczko takie sztywne. Kółeczko z takiej, spod folii aluminiowej. Tak, z takiej rureczki właśnie, po folii aluminiowej. Na tekturkę o wymiarach 10x20 na tym dłuższym jej boku nawijaliśmy sobie czerwoną włóczkę. Nawinęliśmy około 30 razy, ale nam zabrakło. Więc może lepiej od razu zrobić to 40 razy. Przecinamy z jednej strony i później te wąsy, które nam powstają, oplatamy wokół tego kółeczka. No na razie to jest wszystko bardzo banalne, ale pani Marzena ma głowę pełną pomysłów i tych rzeczy rękodzielniczych wykonuje bardzo dużo. Cykl naszych warsztatów potrwa do 18 grudnia, czyli prawie do samych świąt. I prosimy też o dawanie właśnie w komentarzach informacji, czy te zadania są proste, czy chcielibyście coś trudniejszego, to to nam pomoże na następne warsztaty zaplanować coś adekwatnego do wieku i umiejętności wszystkich naszych dzisiejszych widzów. Tak. Okej, pani Marzenko, ja już mam. O nie, już. Już? Skończone. To źle? Super, świetnie. Jest. To ja jeszcze dwa razy. I też będę miała. Tak. Akurat wykorzystam całą pociętą włóczkę. I teraz co dalej? Proszę bardzo.
Niektórym chyba zabrakło cierpliwości, bo z 33 zrobiło się 24 oglądających, ale może wrócą później, jak dotkną te kółeczka. Aha. Dobrze. No i mamy coś takiego. I mamy Państwa, coś takiego. Mamy mieć coś takiego? Na razie mamy coś. Coś takiego. Takiego. Ten nasz Mikołajek ma tutaj tak jakby taką otoczkę fajną. Bo nam ta otoczka nie powstała. Trzeba przełożyć? Trzeba to przełożyć, zgadza się. Tutaj już wiedziałem, o co chodzi. Właśnie. Więc przekładamy przez środek kółeczka. Przez środek przekładamy. To jest taka wszystko. Oczywista oczywistość, tak. Żeby wyszedł nam ten rondo kapelusza, rondo czapki, tak, taka otoczka. O właśnie, zobaczcie. Okej. Okay. Tu troszkę moje prace, Pani Marzenko, spowolniły, ale już nadganiam. I tak naciągamy to. Naciągamy tak porządnie. Ja sobie je wyprostuję. Tak, czyli, wyprostowujemy. Czeszemy. Tak, czeszemy. Można to tak nazwać, że to czesanie tej naszej czapeczki. Przygotowujemy sobie, mamy tutaj resztki. Tego, co zostało? Tak, włóczki, która została. I związujemy w dowolnym miejscu? No tak, żeby tak, nie była za wysoka, tak nawet. Czyli tak się umówmy. Ze 2 cm. Na 2 palce? Tak, na 2 palce. Na 2 palce. Może być na 2 palce. Mocno zaciskamy. Bardzo mocno. Podwójny węzełek można zrobić. Mhm. Proszę bardzo. Raz. I dwa. Mam podwójny węzełek. Tak, związana czapeczka. Tak jest. Teraz czapeczce trzeba zrobić bombonik. Dobrze, to ja już mam taki duży. Czy ten jest dobry? Tak, może być. Nie, no nie, trochę za duży. Chyba go przytniemy. Przytniemy, dobrze. Czyli co? Przycinamy na jakąś naszą taką. Tak, żeby nam się podobało. Tak, żeby nam się podobało. Może ktoś chce mieć krótszy pomponik, gęściejszy, może ktoś chce mieć większy. Proszę bardzo. Dobra. Tu przy tym węzełku też przycinam, tak? Żeby mi to. Nie, ten węzełek pójdzie o tutaj. O. Aha. I on będzie przycięty. Dobrze. Razem z pozostałymi nitkami włóczki, tak. Dobra. I rozszczepujemy sobie tak ładnie. Sobie go... O, tak, o, przycinamy, tak, formujemy. Formujemy. Mm-hmm. Tu dłużej, tu krócej. Tak, tu dłużej, tu krócej. Mój jest tak na równo ścięty. O. A ja zostanę dziś takim pomponowym stylistą. Super. I troszkę go przytnę. Dobra, jest. Dobrze. Zrobiłem czapkę. Czapkę mamy. Czy u Was też już pokazały się czapki? Prosimy, przynajmniej dajcie znać, że te czapki się udało w tym naszym tempie wykonać. My sprawdzamy na komentarze. Na razie nikt na razie jeszcze nie napisał, że zrobił czapeczkę. Mamy nadzieję, że Wam się udaje. Mhm. Dobrze. Mamy czapeczkę. Co dalej? Kolejny etap to jest ta nasza Mikołajowa broda. Twarz, broda. Broda. My wykonujemy Mikołaja bez maseczki. Bez maseczki, tak. Z brodą. I do tego potrzebna jest nam biała włóczka. Mamy białą włóczkę. Ja poproszę tamtą. I teraz tak. Na naszej tekturce jest 10 cm. I ta dziesiątka potrzebna jest nam właśnie do tej brody. Ile razy, Pani Marzenko? Strzelam. Dużo. 60. Super. Właśnie 60 razy. To mogę kręcić? Tak, 60 razy. To ja będę kręcić. bo ja nie mam drugiej tekturki. Jest, proszę jest. Bardzo. Jest, dobra, to ja kręcę. 50-60 razy. Raz. To też zależy od grubości włóczki. Bo spójrzcie, ta włóczka jest troszeczkę grubsza. Ta jest... Ale ta jest taka włochata. No. Ale 50-60 razy. Wszyscy doskonale wiemy, że Mikołaj ma brodę bujną, więc... Tak, im bujniejsza, tym lepsza. 10 w tę stronę i 10 w tamtą, to nie ma nie różnicy. Nie robi różnicy. Mhm. Tak, to rzeczywiście uczy cierpliwości. Tak. Jak się ktoś pomyli w liczeniu, proszę się nie przejmować. Tak jak... Ja nawet nie liczę. No
też, tak na oko. Ja wiem, że będzie ten moment, kiedy pani powie, że już wystarczy. Dość. Tak. Tak. Ja też już chyba mam dość nakręcone. Odcinam. My tutaj w Domu Kultury na pewno mamy dość pandemii, bo bardzo chcielibyśmy się ze wszystkimi spotkać. Szczególnie przed świętami, kiedy tych warsztatów tutaj wykonywaliśmy dużo i pani Marzenka, tak jak mówiłem wcześniej, dużo ma pomysłów, ale to wszystko, słuchajcie, będziemy na pewno realizować. Trochę online, trochę zostawimy, bo nie jedne święta przed nami. Okej, okay, dobra, mam i co? Przecinamy, nie przecinamy? Tak, przecinamy. Przecinamy. Czy przecinamy też? Nie. Na razie nie przecinamy. Odcinamy sobie kawałeczek włóczki, żeby nam było łatwiej. No, dobra. Podkładamy tutaj palec i przeciągamy. Pod tym, o ja to tak mocno ścisnąłem, tak, ciężko jest mi podłożyć palec, ale... Wygnie się. Wygnie się tekturka, wygnie się dobra, tekturka. Mamy. Przekładamy w ten sposób. Przekładamy w ten sposób. Aha, musimy pokazać pierwowzór Mikołaja. Pierwowzór Mikołaja. Dobra. Dobra, to my go tu oprzemy, tego pana Mikołaja. Okay. Tylko przekładamy i zsuwamy. Przełożyliśmy po to, żeby nam się... To nie rozjechało pewnie. Tak, i zsuwamy z tej tekturki. Zsuwamy z tekturki, żeby nam łatwiej było to związać. A tu gdzieś nam... Aha. Dobra, ja mam trochę, bo mówię mocno... Tekturkę można wygiąć. Można wygiąć. Tak. Ale to jest cenna tekturka, bo... Przyda się do następnego. Tak, przyda się do następnych Mikołajów. Ale mam, dobra. Tak. Pamiętajcie, żeby to wiązanie było takie dłuższe właśnie, bo ono nam posłuży za zawieszkę. Zawieszkę do... No, właśnie, zawieszkę. A my mamy dzisiaj ładne choinki tutaj, taką zrobiliśmy dla wszystkich naszych oglądających nas przyjaciół dekorację świąteczną i ona tutaj sobie będzie na tej scenie stała i czekała na te kolejne transmisje, które będą do 18 grudnia. I zawiązujemy też mocno. Dwa razy węzełek? Tak, dwa razy węzełek, żeby nam się to nie rozpadło. Tak. I tutaj też już można sobie z drugiej strony też zawiązać węzełek. To jest ważna sprawa. Tak po paluszku. Tak, po paluszku właśnie. Miałam powiedzieć, że po paluszku. O! I powstało coś takiego. Próbuję po paluszku, po paluszku. Okej. Okay. I mamy. Tak. To sobie odetniemy. I mamy coś takiego. I teraz ja w międzyczasie włączę pistolet. Pistolet na gorąco, do kleju na do gorąco. Do kleju na gorąco. Dzieci, które nie mają pistoletu z klejem na gorąco. Biorą magiczny? Biorą magika. Czyli jeden zrobimy klejem na gorąco. Młodsze dzieci niekoniecznie się posługują jeszcze takimi pistoletami, ale klej magik jak najbardziej się sprawdzi. To podłożymy tak. Tutaj do tego klejenia. Do klejenia. Tu jeszcze pokażemy, dobrze, że zrobiliśmy dzisiaj live dwie czapeczki. I zaraz będzie trzech Mikołajów. Tylko, że czapeczki nam będą oczone. To zaraz je tutaj z powrotem wrócą na to miejsce. Dobra, mamy brodę Mikołaja z zawieszką na tym etapie. I co robimy dalej? I co robimy? Potrzebujemy czapeczek. Czapeczki, koniecznie. Dobra. To oddaję jedną. Tak. Czy oddałem tak, pani żeby nam było właściwą? Tak, tak. Tak, żeby nam było łatwo przełożyć, więc potrzebny nam będzie jakiś flamaster, coś takiego, o co można zaczepić, jakieś szydełko, bądź zobaczcie, penseta. To już są. O, i robimy tak. Proszę, tą część od spodu przekładamy przez to wiązanie. Takie mamy dosyć mocne, ale wszystko się udało. No, ja byłem przezorny i zrobiłem lżejsze. Lżejsze. Tak. Proszę bardzo. Jest. Widzicie? Jest. Coś takiego mamy. Dobrze. Dociągamy teraz, tak troszkę tą czapeczkę, żeby to się schowało? Niekoniecznie, dlatego że będziemy kleić. Okej. Okay. Niekoniecznie, dlatego że będziemy kleić, więc najlepiej tutaj do środka albo kleju magicznego,
Aha, do czapeczki. Do czapeczki. Do czapeczki. O tak na około, proszę, zobaczcie. Widzicie? O, tak. Właśnie mamy informację od pani Iwony, która napisała, że chciałaby, mogłaby poprowadzić warsztaty z dziergania, bo pani Iwona dzierga, a teraz jest inicjatorką, współorganizatorką takiej akcji Szalik dla bezdomnych. Akcja dzieje się w Lublinie i panie po prostu właśnie z włóczki dziergają różne rzeczy, więc jeżeli ktoś chciałby w domu wydziergać, to możemy tutaj w Domu Kultury też przyjąć takie szaliki i przekazać na rzecz akcji dla tych bezdomnych, potrzebujących mieszkańców Lublina. A pani Iwona, jeżeli oczywiście chce, to bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Okej, czyli tu kleju. To ja mogę tego gorącego? Tak, tylko chyba się jeszcze nie rozgrzał. Już chyba będzie. Ale już idzie? Idzie. Dobrze. Tak dużo, niedużo? Myślę, że wystarczy. Niedużo tego trzeba. Tak, i już, dociągamy. Już sobie wyłączę to i dociągamy, proszę bardzo. I to nam się już trzyma. To nam się już trzyma fajnie. Rzeczywiście. Zarówno klej magik, jak i ten klej na gorąco, on już przytrzymał tą czapeczkę. Oba się sprawdzają. Tak, oba się sprawdzają jak najbardziej. No i teraz formujemy naszego Mikołaja. A czy przecinamy tutaj go tu na dole? Trzeba przeciąć właśnie. To trzeba przeciąć, spójrzcie. Tutaj wkładamy, o, widzicie? Czyli najpierw zrobić sobie kółeczko. Tak, takie kółeczko. Ja tutaj włożyłam palca i tutaj proszę przecinamy na równo. O. Ja mam trochę tępe nożyczki, schodzi mi dłużej, ale troszkę tak, damy troszkę radę. Tak. Och, ja jeszcze mam taki grzebień specjalny. Do rozczesania. Tak. No to jest specjalny. Dlaczego specjalny? Dlaczego specjalny? Dlatego, że ja go używam do quillingu. To jest inna metoda wykonywania pięknych rzeczy. Tak, z papieru, z pasków papieru. Też można super ozdoby robić z papieru. Quillingowe. O, i ja już rozczesałam. Oj, mi czapka wypadła. Mój klej nie złapał. Nie złapał? Ale to nic, ja tu dociągnę, tam kiedyś złapię. Magika wpuścić? Tak, nie. Albo dobra, rozczesać. Rozczesać ładnie i uformować tą naszą głowę, brodę. Proszę bardzo, zobaczcie. Tak mam. Może zostać i taka. Jak komuś się podoba. Ja przycinam. Ja mam problem z własną brodą, żeby jej nadać ładny kształt, to z tą mikołajową mogę mieć jeszcze większy. Ale staram się, walczę. I w ten sposób przycinamy. Okej. O. O. Ja mam taką włochatą trochę wełnę, tak. Ja mam taką gładką, miękką. Ja rzeczywiście tam wpuszczę tego magicznego. Albo tego, bo mi się to trochę rusza wszystko. Tak, rusza tak, się. Tak, rusza mi się, więc żeby się nie ruszało. Żeby się nie ruszało, tak, mogłam tam wcześniej włączyć klej. Moje się nie rusza, trzyma się. Także magik się sprawdza jak najbardziej. O. Mój ma krótszą brodę, a większą czapkę. Taki mi po prostu wyszedł, taki będzie. Dobrze. Dobra, i troszkę go tu przyciąć, tak? I troszkę go przyciąć. Można zostać barberem świętego Mikołaja, czyli barber to ten taki zawód, który się zajmuje brodami. Brodami. Dobrze. Go troszkę tak, trochę tak. Oczy. No ale oczy to już chyba naklej na gorąco, prawda? Czy ten magik też magik sobie... też złapie. Ale my sobie weźmiemy na gorąco, bo już nam się podgrzał. Magik jak najbardziej złapie. To ja magikiem. To proszę bardzo. U mnie w domu takich oczu jest dużo. Mój syn sobie uwielbia je sobie tutaj przekładać w rączkach. Tutaj mamy oczy. Dobrze, to ja wyłączam. Dobra. I nasz Mikołaj będzie miał jeszcze... Nosek. Nosek będzie miał. Kawałek jakiejś tkaninki, my tutaj mamy filc. Wycinamy sobie jakieś kółeczko malutkie. A trójkącik można łatwiej wyciąć. Trójkącik, kwadracik. Proszę. Co komu wyjdzie? To ja sobie wytnę.
Jaki kształt taki wyjdzie, taki będzie. Może być i trójkącik. Ja biorę oczki też i przyklejam oczy. Proszę bardzo. Tutaj jedno oko. Czyli przyklejamy oczka. Tutaj drugie oko. Tak, rzeczywiście ten klej jest o tyle dobry, bo jest biały i na tej białej włóczce jakby... I tak, jeśli go nawet będzie za dużo, to nie będzie widoczny, bo on się zrobi taki przezroczysty. O. I ten nosek też przyklejamy. Tak, i nosek przyklejamy, docinamy sobie nosek. I mój Mikołaj już jest. Ja popracuję jeszcze chwileczkę. Ten nosek troszkę mi ucieka. Taki malutki wyciąłem, żeby miał taki proporcjonalny, ale... No powiedzmy. O! Super. Dobra, jest. I to są nasze Mikołaje. Takie wykonaliśmy. Jeżeli wy zrobiliście już swoje, to w komentarzu możecie wrzucić zdjęcie takiego swojego Mikołaja. Pani Marzenko, to co, wieszamy tak, na naszą choinkę? Zobaczymy, czy będą, to pani na jedną, ja na tą drugą. Tutaj powiesimy wykonane teraz Mikołaje. Jak się prezentują nasze Mikołaje. I jeszcze powieszę pani Marzenko tego, którego pani wcześniej zrobiła. Tak. Muszę powiedzieć, że ten ma najładniejszą brodę. No tu się pani napracowała. Została pani prawdziwą barberką i zrobiła świetną brodę Mikołajowi, więc tu dwóch, co by im było miło i sympatycznie, wiszą. Mamy nadzieję, że macie swoje. Jeśli są, to pokażcie. A jeśli nie ma, to wyślijcie nam zdjęcia później. A właśnie, tak. Odnośnie różnych prac, jakie możecie wykonywać w domu, przypominamy o tym, że Bychawskie Centrum Kultury ogłosiło też konkurs na pracę plastyczną, a jednocześnie taką małą formę literacką dla dzieci. Konkurs pod nazwą Mój Mikołaj i do 2 grudnia czekamy na pracę, czyli list do Świętego Mikołaja z kartką świąteczną. Te kartki posłużą nam do tego, aby wysłać je ratownikom medycznym i pielęgniarkom, które pracują w Bychawskim Szpitalu. No i w związku z pandemią no warunki mają też trudne i myślę, że będzie im bardzo miło, jeżeli takie kartki dostaną. A autorzy 3 najlepszych prac otrzymają takie prezenty, o których wpiszą w liście do Świętego Mikołaja. Czyli same dzieciaki wybierają prezenty. Tak, tam jest w regulaminie pewien zapis finansowy, ale to już rodzice wiedzą, o co chodzi, bo przez pandemię Mikołaj też ma budżet troszkę może ograniczony, ale myślę, że te prezenty też będą atrakcyjne i bardzo zachęcamy do tego, aby wziąć udział w tym konkursie. Czekamy na wasze prace. A teraz pani Marzenko, robimy... Teraz robimy gwiazdkę. Dla to takich troszeczkę starszych dzieci jest ta praca, dla tak? Dla starszych dzieci, tak. To jest praca dla starszych dzieci. Wykorzystamy do tego rolki papieru toaletowego. Ewentualnie rolki po papierze. Po papierze, tak, po papierze toaletowym, ewentualnie po ręczniku papierowym. I te, to też będzie do powieszenia? Tak, to będzie do powieszenia. Niestety nie mam gwiazdki gotowej zrobionej. To znaczy, że my tu naprawdę jesteśmy, tak, to wszystko będzie na żywo. To będzie na żywo. I nie ma tu żadnych prefabrykantów. Tak. Mamy po prostu trochę tektury z odzysku. Tak. I teraz co trzeba zrobić? Teraz trzeba tą rolkę pociąć. Można ją złożyć. Zgnieść tak całkiem na płasko? Zgnieść na płasko. Zgniatamy rolkę po papierze toaletowym na płasko. I tniemy takie oto paseczki około centymetra. Tak, około, no oko nie musimy tego mierzyć. Tak, około centymetra. Tak z jednej rolki wychodzi około 10 takich. Cztery mam. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.
10,11 mi wyszło. No. To taki oszukany centymetr mam w oczach. Tak jest. Dobra. Dobrze. To porządek jest... na stanowisku tak, pracy musi być. Porządek musi być. I teraz tak, dla dzieci, które posługują się klejem, pistoletem i klejem na gorąco, i dla dzieci, które nie mają pistoletu i będą się posługiwały magikiem. Po to nam były te spinacze. Ewentualnie spinacze takie. Biurowe, zwykłe, metalowe zwykłe, spinacze. Biurowe, metalowe, tak. Ewentualnie, rozsypało pozbieramy. Się. Pozbieramy. Ja będę zbierała, niech pani dalej opowiada. Chciałam sprzątnąć. I od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Bierzemy sobie około 6, bo to chyba tak wyjdzie. 6 takich pociętych, proszę, paseczków. Na następną transmisję będziemy mieli tutaj jeszcze taką kamerę na stole, aby pokazywać z góry, co my tu dokładnie robimy. Mamy nadzieję, że to jest widoczne, ale żeby było jeszcze lepiej i bardziej profesjonalnie, jeszcze jedną kamerę postaramy się tutaj dostawić. I spójrzcie, układamy sobie taki wzór. Gwiazdy, po prostu gwiazdy. Taki wzór gwiazdy, proszę bardzo. I smarujemy... Kwiatuszek, pani na razie to kwiatuszek, tak. I smarujemy klejem magicznym, proszę bardzo. Ramię do ramionka przyklejamy. Ramię do ramionka, spójrzcie. I żeby nam się to nie rozlatywało, szczepiamy sobie właśnie takim spinaczem. Za każdym razem spinaczem. Za każdym razem. Muszę wam powiedzieć, że ta metoda jest troszeczkę więcej czasu zajmuje. Ta metoda z klejem, tak. A można zrobić inaczej? Tak, klej dłużej wiąże. To jest właśnie dla dzieci, które nie mają na gorąco kleju, więc korzystają z magika. On też zwiąże, tylko troszeczkę dłużej to trwa. Ale zawsze jeszcze po nim można troszkę sobie tu poprawić. Poprawić, tak, bo klej z kolei na gorąco wiąże szybko i już na poprawki nie ma miejsca. Dobra. Dobrze. Ja mam jedno ramię, teraz pani Marzenka ma sprint, a ja zostałem w tyle. Próbuję nadgonić. To będzie o to. A ja z 6 mamy to wykonać tych paseczków. Ja wezmę drugie z klejem na gorąco. O, proszę. Aha, bo to robimy w ten sposób. Tak. Dobra, już wiem. Czyli mając ten klej magiczny, na początek bierzemy sobie dwa takie kółeczka z papieru toaletowego i przypinamy tym spinaczem sobie. Zobaczcie. To taki twór. I odkładamy. I robimy następne takie połączenia. Jak to nam troszkę podeschnie, tak, to już będziemy łączyć. O, ja zrobiłam tutaj, spójrzcie, skleiłam klejem na gorąco. I to mam taki korpus tej naszej gwiazdy. Czy tu będzie nam wełna potrzebna? Nie. Nie, nie będzie. Korzystamy tylko z tych pociętych paseczków. I teraz ja czekam, aż mi wyschnie, żeby te elementy wyschnięte znowu ze sobą połączyć. Dobra, ja sobie odpocznę. Ja już tutaj proszę, to mi wyschło, więc to sklejam. To też już złapało, spójrzcie, widzicie to, co było przyklejone. Smaruję z obydwu stron klejem. O, pani Dagmara nam napisała, że Mikołaje są świetne i na pewno zrobi ją w weekend. To życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że się udadzą Mikołaje, a jak pani zrobi, to proszę nam dać znać. O, Kasia Grymuza napisała, że jest super jakość, świetnie. Super. Ta gwiazda sklejona klejem. Ja zostałem znowu w tyle, ale dobra. Nie szkodzi. Już kolejny etap. Jeszcze nie, jeszcze nie złapało. Jeszcze rusza, dobrze. Więc czekam. I teraz tak. Znowu tniemy coś? Trochę za skromna, prawda?
Taka niekoniecznie. Nie. Więc trzeba tutaj coś dodać. Znowu tniemy w międzyczasie. To nam schnie, a my sobie docinamy. Ile tym razem? A ile natniemy? Tyle będziemy mieć. Tutaj pomysłowość naprawdę nie zna granic. Można dokładać, zobaczycie. Każda gwiazda pewnie będzie inna. To od naszego pomysłu zależy, jak ona będzie wyglądała. Na koniec. A tu mam. Ja pomyślałam. Nie wyschło, to może też już. Tu trzeba przy tym kleju na goro, magicznym trzeba uważać przy odklejaniu od. Może się przykleić. Do spinacza. I u mnie ten problem się pojawił. Ale się? Poradziliśmy sobie. Ile ona miała mieć ramion? Pięć albo sześć. Ile się udało skleić? Jesteśmy w domu, już sklejam. I teraz tak. Aha. Czekamy? Proszę tutaj widzów nie wstrzymywać. Dobrze, ja działam dalej. Dobrze, więc ja już ozdabiam swoją gwiazdę. Pomyślałam sobie, że tutaj w środek dam też takie pocięte paseczki. I teraz tak, biorę taki jeden pasek i tak go przycinam, spójrzcie, żeby ten kawałek był taki krótki, a tutaj takie 3/4 i 1/4 tego paseczka. Widzicie? O, tak. Czyli 1/4 i 3/4. Tak, 1/4 i 3/4. Klej zakręcamy po każdym użyciu. Za każdym razem, bo on nam straci ucieka. Straci właściwości. Tak, i on nam wycieknie. 1/4, 3/4. 1/4 i 3/4. Dla dzieci, które mają ułamki. Tych młodszych. Nie wiem, jak to inaczej zobrazować. Tak. Krótsze, tak jest. Dłuższe. Krótsze, dłuższe. Dobra, to ile jest... takich potrzebujemy? Tyle, ile mamy ramion. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam pięć ramion, czyli ja pięć. Ja też mam pięć. Dobrze. Więc pięć. Proszę bardzo. 4 i 5 ramię. Super. I będę miała na to taki pomysł, zobaczcie. Pomyślałam, że w ten sposób zrobię. O. Czy to widać, nie widać? Aha. Widać. 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 Czyli to dalej będziemy kleić. Dalej będziemy kleić. Mhm. Więc tak. Na początek ta mała część klejona klejem na gorąco bądź magnikiem. Każde oczko naszej gwiazdy. Tak. I to będzie w każde oczko naszej gwiazdy. Tą 1/4 przyklejamy do tej 3/4 części. Aha. O. Czyli te przecięte znowu są razem. Tak. Razem czyli je sklejamy. Mam małą tak. I dużą. Mała wchodzi w tą większą. Tę większą i tutaj tak. Będzie sklejenie. Tak, i dobra. Tu będzie klejenie. Tak, klej na gorąco. To jest pierwsze zadanie, gdzie się zgodzę, że ten klej na gorąco jest lepszy jednak niż tak. Klej magiczny, ale mówiliśmy dzisiaj o cierpliwości. Tak. I myślę, że ten magiczny klej takiej cierpliwości w tej pracy uczy. Okej. Tak. No i oczywiście względy bezpieczeństwa, bo jeśli chodzi o małe dzieci, mogą się poparzyć, więc on jest przeznaczony już dla takich starszych dzieci. Pięć takich ramion sobie po prostu przygotujemy. Przygotujemy sobie pięć takich ramion. O. Cieszymy się bardzo, że ciągle mamy tutaj 25-27 osób w zasadzie od samego początku jest z nami. To jest fajne, że
jesteście cierpliwi wobec naszej obecności w waszych domach, bo trochę tam u was jesteśmy. I tak jak mówiłem wcześniej, dobrze, że nas widać, dobrze, że nas słychać, a wy wszyscy macie taki duży komfort anonimowości. Okej. Pani Marzenko, ja mam na razie dwa. Dwa. No tu bo z idzie... klejem magicznym idzie dłużej. Tak. Trochę tak. Pokleiłem paluszki, ale to zawsze było przyjemne. Gdzieś takie jest ręcznik, tutaj można wytrzeć. Cyk. Pomóc? Nie, chcę sam. Sam, dobrze. Sam. To może ja będę tutaj po prostu takim autentycznym przykładem, że każdy jest w stanie to zrobić, bo tak jak tak mówiłem jest. Wcześniej, z tą plastyką jakoś tak nie zawsze mi wszystko się udawało. Prace chęci były. Były chęci, gorzej było z wykonaniem. Te pani dobrze. Będą takie bardziej reprezentacyjne, a moje będą takie... No tak robione na szybko to. Więc ja już tutaj sobie zrobiłam i będę umieszczała te małe ramiona. Czyli znowu kleimy. Znowu kleimy. Dobrze, ja mam gdzieś pistolet taki na gorąco, więc na następne nasze spotkanie za tydzień o tej samej godzinie, o 17 w piątek. Ja sobie wezmę też pistolet na gorąco i może się trochę mniej pobrudzę. Dobra. Super. Tak. Wkładamy to w te nasze ramiona. A mam, pani Marzenko, pytanie. Czy ma pani w głowie pomysł na taki szpic choinkowy może, żeby go z czegoś wykonać? Na szpic? Oj, musiałabym pomyśleć. Bo to jest taki element choinki, na który pamiętam, że jako dziecko zawsze tak najbardziej czekałem, że kiedy będę mógł założyć ten szpic, kiedy zostanę podniesiony, żeby go umieścić na tym właściwym miejscu. Wszystkie szpice, jakie do tej pory miałam, muszę się przyznać, były jednak ze sklepu. Ze sklepu, tak. I tak jak bombki po prostu. Nie miałam jakiegoś oryginalnego. No. I to może to jest jakiś pomysł? Jakiś pomysł. My przypominamy, że oczywiście te warsztaty będą odbywały się dalej w piątki, a w każdą środę będzie informacja o tym, co będziemy wykonywać i co będzie nam potrzebne do tego, aby to wykonać. Tak. Więc myślę, że pani Marzena jak pomyśli, to i ten szpic wymyśli. Ale to tak niezobowiązująco oczywiście. Niezobowiązująco. Moje ramionka dosychają. Dosychają, a moje już są sklejone. A, pani, tak znowu pomyślałam, jest tam dalej. Że mogłam dać tutaj 6 ramion, bo to jedno ramię to troszeczkę mam takie jakieś za szerokie. Ale to słuchajcie, metodą prób i błędów. O. Ale na to konto. O, tak wygląda, proszę. Moja gwiazda, jak na razie. Mhm. Ja się swoją nie chcę chwalić. Troszkę za uboga, więc trzeba by ją jeszcze czymś ozdobić. Jeszcze mam paseczki, które sobie tym razem potnę na przykład na pół. O tak. I tak pomyślałam, że może jeszcze tutaj o tak sobie powkładam. Ja mam taką obawę, że. Że to. Że mnie jednak ten papier toaletowy przerósł. Nie wiem, czy to kwestia kleju, ale widzę na estetykę mojej gwiazdy. Ale. To będę musiał długo popracować. Ale dokleję. To się zamaskuje. Tego nie będzie widać. Naprawdę, dlatego mówię, że magik to jest taki fajny, dlatego się chyba tak nazywa magik. Bo nawet jeśli go użyjemy za i dużo, coś nie wyjdzie. Tak, to on nam, tak jak mówiłam, on nam się zrobi przezroczysty i nie będzie go widać. No ja tym magikiem walczę, coś wywalczę. A ja sobie doklejam jeszcze tutaj takie elementy między te moje pierwotne ramiona. O. Słuchajcie, można docinać, można układać, jak tylko wam
No jak tylko zechcecie, jak wam się tam spodoba. O, słuchaj, o, jeszcze tutaj coś brakuje. Aha, bo pani dalej to rozbudowuje tak, wszystko. Ja ją po prostu rozbudowuję, bo była za uboga, więc... Dobra. Więcej tutaj jeszcze dokładam troszeczkę pociętych. Już sobie pocięłam te paseczki na pół. Można też... Moja się trzyma, moja się trzyma, moja wygląda tak. Tak, no tak, właśnie. Z tym klejem, tu ja gdzieś troszeczkę się tam rozjeżdża, ale z tym klejem magicznym, no jest to troszkę trudniejsze, on jest... Za rzadki. I dłużej wiąże też. Długo wiąże. Ale może to trochę stuninguje i podleję tym... Przepraszam panią chwilę, sobie tu ponalewam tego, tak żeby mi się to bardziej może troszkę trzymało. Odrobinkę w każde to miejsce wpuszczę. Można w ten sposób złożyć jeszcze na pół, zobaczcie. Każdy taki paseczek i też umieścić tutaj o. Przynajmniej, okej, dobra, jest. No. Także to, co umieścimy w środku tych ramion, to już naprawdę zależy od naszej wyobraźni, od naszej pomysłowości, kreatywności. Pani Marzenko, udało nam się przez te około 20 minut wykonać te gwiazdy, tak jakby stelaż. Pani ma już zrobioną. Czym ją będziemy ozdabiać? Teraz bo musimy tak troszkę już... Właśnie, już będziemy kończyć. I teraz ozdabiamy. Można ją pomalować na biało. Farbą, po prostu. Farbą, tak. Także jedną może pomalujemy tak. Tak, jest pędzelek. Także którąś pomalujemy. To całą? Nie, malujemy tylko jej te brzegi. I ją będziemy obsypywać brokatem. Aha, i ta farba i po prostu podziała troszkę jak klej. Jak klej, tak. Dobra. I teraz tak. Mamy tutaj różne brokaty, zobaczcie, w różnym kolorze. Mamy taki czerwony, mamy jakiś fioletowy, mam... Jaki kto chce. Jaki kto chce, mam srebrny i złoty. A te środkowe ramiona też można sobie pomalować? Tak, można jak najbardziej. A tak naprawdę można to zrobić na etapie wcześniejszym, czyli można każde ramię pomalować wcześniej tak. Ozdobić na przykład na inny kolor tak. I każde ramię gwiazdki będzie miało wtedy no, swój kolor i będą się łączyć. A jeśli chcemy mieć naturalne, to proszę bardzo. To nie malujemy. I znowu nasz magik niezawodny. Aha, i klej magikiem. Tak, magikiem, smarujemy magikiem i posypujemy brokatem. Proszę, magik na pędzelek, ewentualnie prosto... Ewentualnie o tak prosto stópki. Zobaczcie, jak macie klej z tym dzióbkiem, to on się fajnie rozprowadza. Spójrzcie. O. I ja użyję brokatu złotego. No to jest taki świąteczny kolor. Tak. W ogóle święta Bożego Narodzenia to one się błyszczą. Nie wiem, czy zauważyłyście, dzieciaki. Wszystkie ozdoby, które kupujemy, są tak wybrokatowane, wyzłocone, wysrebrzone. Dobra, ja też już mam. Ja sobie wezmę taki fioletowy i tak sobie... Tak, i można posypywać. Ja już tu smaruję klejem te moje ramiona wszystkie. Trochę mi spada, ale to nic. Ja może zużyję troszkę więcej, będę miał grubszą warstwę, tak. Dobry lakiernik. I brokatujemy. I znowu smarujemy klejem. Już ja widzę radość. Taki brokat w domu, na meblach. Wszędzie. Na tapczanach, wszędzie. Na kocykach. To jest coś wspaniałego. To jest urok świąt. Jest.
Jest. To tak nie... Tutaj troszkę jeszcze sobie podłożę. Mhm. O. Mhm. Aha. I tutaj mam takie ramionko. Dobra. Jest. I no pani ma taką zdecydowanie bardziej okazałą gwiazdkę. Moja jest taka skromna. No, nie wiem. Nie? Nie, super. Wcale nie jest taka klasyka. No, materiał mamy taki naturalny. Słuchajcie, teraz ekologia. I czy my do niej będziemy co? Po prostu przewiążemy tu jakiś kawałeczek włóczki, której nam tam pewnie zostało. I... Sznureczka. Aha, i tu jeszcze pędzelkujemy. Jeszcze tu pędzelkujemy. Właśnie to mnie tak zastanawiało, właśnie, co my zrobimy, żeby ona... Po bokach. Czyli ona ma się cała po prostu świecić. Ona ma się cała świecić, więc z obydwu stron. O, proszę. Aha, i o, i ja miałem podłożony tutaj papier, tak. Na którym mi dużo tego brokatu zostało, więc mogę tę gwiazdkę po prostu wymoczyć. Wymoczyć tutaj w tym brokacie. Żeby tak zaoszczędzić. Klej magiczny tutaj ma, widzę, że jest lepszy, ponieważ jak mówiła pani Marzenka wcześniej, on zostaje bezbarwny. Bezbarwny. A ja jak już pomalowałem sobie te zewnętrzne ramiona na białym brokatem i teraz kładę białą farbę, to znowu to wszystko jest trochę zapaciane. Ale chodzi o to, żeby się dobrze bawić przy tych pracach. To jest najważniejsze i tego wszystkim wam życzymy, zarówno dzieciom, jak i rodzicom, abyście przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia, które no na pewno będą wyjątkowe i na pewno trochę inne niż te, do których przywykliśmy, abyście wspólnie te święta przygotowywali właśnie wykonując takie prace artystyczne, które będą ozdobą waszych domów, waszych choinek, drzewek bożonarodzeniowych. No, tak naprawdę taką gwiazdkę można powiedzieć wszędzie. Wszędzie, właśnie w pokoju gdzieś. Dobrze. I teraz mamy sznureczki. Nie chcę jej jeszcze pokazywać tu naszym widzom, więc dosypię brokatu, przepraszam. Tak, żeby było dużo. Ja już jestem cały w brokacie, ale o. O. Moja jest taka. A moja jest taka. Więc wykonaliśmy, pani Marzenko, dzisiaj gwiazdki. Gwiazdki. Mi brakuje sznureczka, ale to już za chwilę sobie dowiążę. Wykonaliśmy fajne Mikołaje. To wszystko można powiesić. Bardzo serdecznie wam dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za to, że się odzywaliście, dawaliście znać, że nas słychać, że nas widać. Trochę się stresowaliśmy obydwoje. Bardzo. Bardzo nawet. Ja tak? Muszę się przyznać, że po raz pierwszy biorę udział w takiej formie takiej prowadzenia formie. Warsztatów. Tak, tak. Do tej pory nie miałam okazji w ten sposób. Ja, można powiedzieć, w ogóle biorę po raz pierwszy w życiu udział w prowadzeniu zajęć warsztatów plastycznych, rękodzielniczych, więc to jest dla mnie na pewno duży kamień milowy. Bardzo wam dziękujemy. Życzymy wspaniałych, pięknych, kolorowych, barwnych prac. Prac, tak jest. Czekamy na te zdjęcia, że nam pokażecie, jakie... Tak, właśnie. Na naszego Facebooka, w komentarzach do filmiku, bo ten filmik będziecie mogli sobie odtworzyć, jeżeli czegoś nie zdążyliście zrobić, albo nie mieliście wszystkich przygotowanych, potrzebnych materiałów, to możecie go sobie odtworzyć. I pani Marzenko, zapraszamy za tydzień. Zapraszamy za tydzień. Pamiętajcie, w środę informacja o tym, co będziemy robić. Dziękujemy, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Miłego wieczoru.